Cześć, dobry wieczór, bo nagrywamy z Robertem dla Was specjalnie kolejny odcinek naszego podcastu Przestań wreszcie sprzedawać. Dzisiaj trzeci odcinek merytoryczny, a będziemy mówić razem z Robertem o sprzedawcy, który bywa traktowany jak persona non grata. To mógłby nie chcieć sprzedawcy widzieć u siebie. Ja nie znam takich ludzi, Robert pewnie takich poznał, ponieważ szkoli tych sprzedawców, uczy ich jak robić, żeby tymi gratami nie byli. Ale zanim do tego dojdziemy, to musimy trochę opowiedzieć, dlaczego Robert dzisiaj ma na sobie czarną koszulę. A mianowicie dlatego, żeby trochę przynajmniej wtopić się w tło swojej ściany, która ma czarne kropki. Robercie, opowiesz nam trochę o tych kropkach? Wiesz, faceci podobno nie znają się na kolorach i teraz dałeś tego dowód, bo te kropki nie są czarne, ale faktycznie może u ciebie tak wyglądają. No wiesz, tak. Przecież nadajemy w czarno-bieli, więc one wszystkie są czarne. A, no tak, widzisz, bo ja siebie jeszcze teraz widzę w kolorze. Tak, no zabawna historia. Próbowałem wydrukować dosyć ważną umowę dla mnie i moja drukarka nie chciała działać, w związku z tym przeczytałem gdzieś w internetach, że trzeba sprawdzić, czy toner na przykład nie zasechł, a żeby to zrobić, to trzeba go wyjąć i nim potrząsnąć. No więc potrząsnąłem i przez chwilę wyglądałem tak jak ta ściana. Znaczy, moja twarz też była... Tego, co pamiętam z twoich opowieści, to miałeś na sobie nie tylko kolor czarny. Tak, dokładnie. No dobra. Już wiemy, skąd się wzięły kropki, więc teraz, drodzy widzowie, możecie się już skupić na tym, o czym będziemy rozmawiać, czyli o tym, dlaczego dlaczego sprzedawca przez klienta traktowany jest jako persona non grata. Robert, przede wszystkim zacznij od tego, co to znaczy, że taki sprzedawca jest traktowany jako ktoś niechciany. Tak jak mówiliśmy już a może ja się najpierw przywitam, bo chyba się nie przywitałem. Witam was wszystkich. Ciebie, Tomku, również. To ja w imieniu nas wszystkich witam ciebie, Robercie. Miło mi. Więc tak jak mówiłem chyba w pierwszym odcinku albo w tym odcinku zapowiadającym, że mam pewną misję, tak? Misję czy moje marzenie, które idzie w tym kierunku, żeby kiedyś sprzedawca był chcianą osobą, kimś chcianym, kimś, z kim chcemy rozmawiać, a nie nerwowo patrzymy na telefon i zrzucamy połączenie albo po prostu nie odbieramy. Dlaczego persona non grata? Wielokrotnie spotkałem się osobiście z takim traktowaniem. Wielokrotnie klienci, czyli osoby, które zajmują się sprzedażą, z którymi pracuję na co dzień, bardzo często również mają takie doświadczenia, że stają się u klientów osobą, która jest im potrzebna tylko wtedy, kiedy oni faktycznie coś chcą kupić, no bo wtedy takiego sprzedawcy potrzebują. Czasami potrzebują do tego, żeby przygotować jakieś dokumentacje związane z zakupem czegoś, bo to też dobre miejsce pozyskiwania wiedzy. Mhm. Natomiast kiedy to sprzedawca potrzebuje klienta albo potrzebuje wynegocjować coś albo uzyskać jakąś konkretną decyzję, to bardzo często wtedy klienci nabierają wody w usta i próby dobicia się, że tak powiem, sprzedawcy do klienta powodują, że ten status persona non grata się, że tak powiem, uzyskuje. I czasami jest to bezpowrotne, czasami jest to powrotne. To trochę tak, jakbyśmy mogli pokazać to ze strony klienta, gdy dzwoni do nas osławiony już telemarketer sprzedający fotowoltaikę. Tam jest taki guzik blokuj numer i już więcej nas męczyć nie będzie. I to jest właśnie przykład już takiego ekstremalnego podejścia do persona non grata, a my chcemy, żeby takich sytuacji wśród naszych użytkowników, nie użytkowników, tylko uczestników naszych podcastów, słuchaczy i podglądaczy było jak najmniej. No dobra, wiemy już, o co chodzi z tym, że sprzedawca jest tą nieproszoną i niechcianą osobą. A dlaczego tak się dzieje, Robercie? Ja myślę, że w dużej mierze sprzedawcy, czyli my, jesteśmy sami sobie winni. To znaczy, jeśli gramy w taką grę, jaką proponuje nam klient, bądź klienci, po prostu rynek, a nie gramy na własnych zasadach albo na zasadach naszego procesu sprzedażowego, to bardzo często kontrolę ma klient, a nie my. No ale poczekaj, no to chyba dobrze, bo przecież wiesz, no mówi staropolskie przysłowie, że klient nasz pan, więc jeśli on czegoś chce, no to powinniśmy mu to dostarczyć, no bo jakby nie patrzeć, my jesteśmy od tego, że, jako sprzedawcy, żeby zaspokajać potrzeby naszego klienta. Chyba nagramy o tym osobny odcinek, bo wydaje mi się, że ten klient nasz pan rezonuje we mnie tak głęboko, że teraz chciałbym się też mocno rozwinąć, natomiast nie tego dotyczy odcinek, ale powiem tak, Jeżeli chodzi o powiedzenie klient nasz pan, uważam je za, myślę, tak samo już w tym momencie anegdotyczne, jeżeli chodzi o sprzedaż, jak to, że Maroko to stolica, przepraszam, Rabat to stolica Maroko. I to już można w żartach opowiadać. Ja absolutnie się nie zgadzam z tym powiedzeniem, w szczególności w sprzedaży B2B, bo jeśli jesteśmy faktycznie sprzedawcą, nie wiem, marchewki na targu i klient życzy sobie tę marchewkę, a nie tę, no to powiedzmy, że okej. Natomiast kiedy mamy do czynienia ze sprzedażą B2B na poziomie takim, który ja nazywam enterprise, bo najczęściej z takimi klientami pracuję, czyli dużych przedsiębiorstw, to absolutnie to powiedzenie nie ma zastosowania. Dobrze, że to mówisz, bo ja bardzo lubię pracować z klientami na zasadach partnerskich, bo ostatecznie chodzi o to, abyśmy razem zrobili biznes, prawda? Bo nasza działalność sprzedawców czegokolwiek tak naprawdę powoduje, że nasz klient na tym zyskuje, prawda? Bo to nie może być jakaś taka gra pod tytułem ja wykorzystam ciebie, a ty udajesz, że tego nie zauważysz. No ostatecznie jeśli my nie jesteśmy w stanie współpracować na zasadach partnerskich, to w zasadzie współpracować nie powinniśmy, przynajmniej tak mi się wydaje. I podałeś kolejny powód, dla którego czasami jesteśmy persona non grata. Dlatego, że nawet nie zauważyłeś tego, dlatego, że sprzedawcy bardzo często nie dają takiego prawa ani sobie, bo mają targety, ani klientowi, no bo przecież to jest potencjalna kasa, do tego, żeby tego biznesu nie zrobić. Czyli nie patrzą przez pryzmat synergii biznesowej bardzo często, a patrzą przez pryzmat właśnie tych dwóch rzeczy, tak? Czyli mam do zrealizowania target, a klient, nazwijmy to, pasuje do obrazka według mnie, więc będę mu to, w cudzysłowie mówiąc, wciskał. Jeśli tak się wydarzy, to jedna ze stron zostanie wykorzystana, bo to może być też tak, że klient bardzo chce coś kupić, ale na własnych zasadach. A sprzedawca musi domknąć kwartał, tak? I a sprzedawca musi mu to za każdą cenę. Dokładnie. I wtedy negocjuje ze swoim szefem i ta sprzedaż de facto nie opisuje takiej sytuacji, o której wspomniałeś, tylko jest to po prostu sprzedaż jednostronna bądź zakup jednostronny. No ale jak rozumiem, to w odniesieniu chociażby do naszego poprzedniego czy tam pierwszego odcinka, a propos pierwszego spotkania, ma duże znaczenie cały ten proces sprzedażowy, nie? I jakby spokojne podejście do całego no właśnie procesu. A jeśli staramy się sprzedać tu i teraz już, now, bo targety, no to chyba jesteśmy skazani na taką sytuację, w której po prostu musimy to wciskać, nie? No, jeżeli się, tak jak powiedziałem, jeśli poddamy się takiej grze, że gramy na tych zasadach, no to faktycznie jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby za chwilę uzyskać status persona non grata, bo klienci mają świadomość, i to też jest kolejna rzecz, mają świadomość taką stereotypową, po co właściwie przychodzi do mnie sprzedawca. No, jeżeli sprzedawca do mnie przychodzi, to prawdopodobnie będzie chciał mi coś sprzedać. I ich nastawienie już na wejściu jest nierówne, to znaczy nastawienie sprzedawcy, klienta do sprzedawcy jest takie, że nie jesteśmy na równym poziomie. Tak? Zazwyczaj to jest tak, że klient jest gdzieś tu, a sprzedawca jest gdzieś tu i próbuje dojść tu, ale czasami mu się to nie udaje. I w związku z tym, jeśli damy sobie, że tak powiem, od strony klienta narzucić taki sposób działania, to tak naprawdę strzelamy sobie, kolokwialnie mówiąc, w kolano i ponownie jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby za chwilę ten ktoś przestał chcieć odbierać od nas telefon. A jeśli będzie odbierał, to tylko i wyłącznie dlatego, że ma w tym albo jakiś swój interes, albo żeby nam powiedzieć, żebyśmy więcej nie dzwonili. Tak, odbieranie telefonów pod tytułem proszę więcej do mnie nie dzwonić, do najprzyjemniejszych nie należy. No nie należy. No nie należy. No dobra, to... Czyli wiemy, jakby z jakich powodów taki sprzedawca jest niemile widzianym. Powiedzieliśmy sobie, że sprzedaje zbyt nachalnie, no i nie ma układu partnerskiego z klientem. Czy tam coś jeszcze możemy do tej listy dołożyć? Wydaje mi się, że takim istotnym elementem jest to, że sprzedawcy często również zaczynają pracować z klientem na niewłaściwym poziomie. To znaczy mówię o poziomie tutaj, o roli po stronie klienta, czyli mamy, ja rozróżniam takie dwie role. Jedną z tych ról jest tak zwany sponsor, czyli osoba, która powiedzmy operacyjnie jest zaangażowana w zakup czegokolwiek, a power sponsor to jest osoba, która jest nieco wyżej w hierarchii w firmie i jest to decydent. I teraz wiadomo, że dużo łatwiej nam jest się, w cudzysłowie mówiąc, dobić do osoby niżej w hierarchii, więc często sprzedawcy rozmawiają nawet nie ze sponsorem, a po prostu z osobą, która reprezentuje firmę. Którą poznali gdzieś na przykład na siłowni albo spotkaniu networkingowym, akurat tak wyszło. Tak, i to się często zdarza. I teraz do czego to prowadzi? Przez pewien czas jest fajnie, bo się znamy, bo budujemy relacje i tak dalej. Natomiast jak dochodzi do realnego podejmowania decyzji, to ta osoba nie jest już osobą władną. W związku z tym ponownie nie mamy kontroli, tylko możemy zaufać, że ta osoba w naszym imieniu lepiej to sprzeda, no bo nie mamy dostępu do kogoś, kto jest ponad tą osobą. Jeśli ta osoba nam osobiście tego dostępu nie załatwi, nazwijmy to, albo nie ułatwi. I teraz jeśli będziemy brnąć w takiej relacji dalej, to może się skończyć tym, że z jednej strony będziemy naciskać osobę, która tak naprawdę niewiele już może i możemy trafić do koszyka z napisem persona non grata. Albo spam. Albo spam. A druga opcja jest też taka, którą często sprzedawcy są zmuszeni zrobić w pewnym momencie. Próba pójścia wyżej, pomimo tego, że ta osoba nam tego nie ułatwia. No i wtedy trafiamy do tego koszyka tym bardziej, ponieważ no, zrobiliśmy ruch, który sprawił, że no, ta osoba czuje się urażona. No bo jak? Przecież rozmawialiśmy. Tak jest, podkopaliśmy jej pozycję w firmie, nie? Dokładnie. Więc jedna i druga ścieżka nie jest właściwa. W związku z tym bardzo łatwo jest nam trafić, albo jest bardzo wiele powodów, dla których, jak widzimy, sprzedawca może stać się tą osobą, która jest po stronie klienta niechciana. Dobra, wiesz co, wydaje mi się, że trzeba dopisać do listy jeszcze jeden odcinek, mianowicie o tym, w jaki sposób przeskakiwać w tym łańcuszku, bo bardzo często mamy sytuację taką, że rzeczywiście spotykamy kogoś, kto nie jest ani sponsorem, ani power sponsorem, ale jest to najlepsze, co możemy w danej firmie znaleźć. No i potem wiesz, w jaki sposób dostać się faktycznie do tych osób, które mogą chcieć i móc coś zmienić razem z nami. Zapisuję w mojej głowie, myślę, że warto będzie o tym podyskutować. No dobrze, jest wiele takich sposobów, które można byłoby wykorzystać i nie są to żadne triki. Nie są triki, absolutnie, bo nie o to chodzi. Pamiętajcie, że cały czas mamy przed oczami sytuację, w której chcemy działać z naszymi klientami po partnersku, czyli bez jakichś dziwnych trików i zawoalowanych technik manipulacji człowiekiem. Dobra, mamy informację już o tym, co to znaczy, że ktoś jest nieproszony. Dlaczego tak się dzieje, że jest nieproszony? To teraz szybka pomoc, co zrobić, żeby taką osobą nieproszoną nie być, przynajmniej w kontekście tych elementów, o których rozmawialiśmy. No więc ja myślę, że jak ktoś uważnie oglądał ten odcinek do tej pory, to tak naprawdę metodą odwrócenia mógłby sobie na te pytania samodzielnie odpowiedzieć. Natomiast ja myślę, że tak, to tym, którzy będą chcieli przewijać na YouTube, że teraz włączyli opisanego, wiesz, jako rozwiązanie. Tak jest. Znaczy, ja myślę, że kluczowa rzecz, którą możemy my jako sprzedawcy zrobić, to po prostu zmienić nastawienie, zmienić sposób myślenia, spróbować zmienić sposób myślenia w rozumieniu takim, że zarówno klient ma prawo nie kupić, a my mamy prawo spotkać się z klientem i nie sprzedać. To znaczy nie jest w tym przypadku kluczowy albo najważniejszy ten element, który nad nami wisi, czyli ta siekierka przysłowiowa pod tytułem target, bo ona często jest ślepym zaułkiem i prowadzi nas donikąd, albo wręcz opada nam na głowę, tak? Nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy. Więc pierwszą rzeczą, którą bym powiedział, to to, żebyśmy dali sobie prawo i klientowi do tego, że spotkania nasze, nawet wiele spotkań, bo to nie musi być jedno spotkanie, może się nie zakończyć biznesem, może się nie zakończyć sprzedażą. Tego typu nastawienie, ono powoduje, że możemy mieć coś, co ja nazywam w cudzysłowie profesjonalnie wywalone. Znaczy możemy mieć na tyle profesjonalnie wywalone na ten deal, nazwijmy to, bo mamy w zanadrzu jeszcze 5 innych, że możemy nie dawać po sobie poznać, że jesteśmy jakkolwiek przyparci do muru, bo klient też to czuje. Jasne. Target przypiera nas do muru, więc tego bym nie robił i myślę, że jeżeli sobie sami mentalnie damy takie prawo, to jest jeden z takich kluczowych elementów, który może sprawić, że do tego koszyka z napisem persona non grata nie trafimy. Tylko teraz tak, no wiesz, nie targetami nie znajdziemy sobie czegoś, co możemy włożyć w domu do gara. Jednak jakoś te targety trzeba realizować i teraz nie chcę specjalnie, Robert, o tym mówić, bo prawdopodobnie to jest materiał na jeszcze inny odcinek, w jaki sposób przełożyć targety na profesjonalne wywalenie, no bo to trzeba jakoś przejść od jednego do drugiego. Natomiast znowu to jest kwestia rozwiązania systemowego, prawda, bo my mając, właśnie pytanie, czy mamy system odpowiedni sprzedaży w firmie, nie? Ale jak mamy ten system odpowiednio ustawiony, to my możemy mu zaufać i wierzyć, chciałem powiedzieć, ale bardziej wiedzieć, no bo to nie jest kwestia wiary, tylko doświadczenia, i wiedzieć, że on nas doprowadzi do tego targetu, który sobie założyliśmy przy założeniu realizacji kroków, które do tego targetu według tego procesu prowadzą. Tak, i tutaj bym tylko zaznaczył też dla osób, które mogą opacznie zrozumieć słowo system. Nie mamy tutaj na myśli póki co żadnego systemu informatycznego, który za chwilę wyciągniemy z kapelusza, tylko mamy tutaj na myśli systemowe podejście, a pod tym się kryje nastawienie, proces, strategia, właśnie te kroki wszystkie, o których Tomek wspomniałeś. I faktycznie, jeżeli nie mamy takowego systemu w organizacji, no to chyba warto się nad tym zastanowić, jak to zrobić, żeby to systemowo rozwiązać. I wtedy, jeśli to zrobimy i chociażby taki pierwszy krok, który nam będzie mówił, kto jest naszym idealnym, potencjalnym klientem, będziemy mogli skupić się na tych, którzy faktycznie do tego obrazka mogą bardziej pasować. To nie chodzi mi tylko tutaj o marketingowe kryteria, że tam firma X o parametrach Y, tylko tu jest dużo więcej zmiennych w kontekście sprzedaży, które należy wziąć pod uwagę. Dzisiaj też tego nie rozwiniemy, ale myślę, że dojdziemy i do tego. Aczkolwiek jeśli już spojrzymy sobie na zmianę tego systemu, czy w ogóle podejście systemu takiego jak ty masz, że tych spotkań z klientami musi być więcej, na których możemy sobie pozwolić na niesprzedawanie, żeby klient nie kupował, no to siłą rzeczy musimy mieć więcej czasu na jednego potencjalnego klienta. No nie? Czyli tą technikę, o której mówiłeś chyba, a już nie pamiętam, czy przy okazji naszego podcastu, czy przy innej okazji, czyli trzeba po prostu zmienić technikę spray and spray na bardziej zarafinowaną, prawda? I selektywną, dokładnie. Dobrze, czyli co? Mamy to chyba, słuchaj, mamy to, znaczy z naszych hintów, drodzy Państwo, jeśli mamy system, to trzeba mu zaufać i nie przeskakiwać kroków. No i druga sprawa, o której już mówiliśmy wcześniej, to starać się nie omijać ludzi za ich plecami, bo możemy w ten sposób się im narazić i wygenerować sobie wroga w firmie, do której chcemy dotrzeć. To jest niekorzystne. I również to, co powiedziałem, czyli danie sobie prawa do tego, że nie każda powiedzmy relacja, czy nie każdy kontakt z klientem musi zakończyć się sprzedażą. Tak jest. No chyba myślę, że są takie kluczowe rzeczy. Nie będziemy Wam zbyt dużo przedłużać dzisiaj. Chcieliśmy tylko zaprosić Was na następny odcinek, bo ten dzisiejszy już kończymy. Następny odcinek wychodzi nam w sumie dość płynnie z tego, o którym rozmawialiśmy dzisiaj, bo będziemy mówić o tym, dlaczego natura ma rację. A przypomnijmy, przy okazji naturalnej, zwykle, przynajmniej tych dwóch jegomościów, na których teraz patrzycie, każdy z nich ma jedne usta i dwoje uszu. O czymś to świadczy. A o czym? O tym oczywiście dowiecie się przy okazji kolejnego odcinka. Teraz na sam koniec zachęcamy Was gorąco, jeśli to, o czym gadaliśmy, ma sens i o tym, o czym będziemy rozmawiali w przyszłości, również według Was ma sens, prosimy gorąco o subskrypcję naszej fenomenalnej serii, o polubienia pod tym odcinkiem i oczywiście o udostępnienie tym, którym chcielibyście udostępnić ten odcinek, aby nieco ich wiedza na temat sprzedaży się pogłębiła. A tymczasem, Robercie, jaki hashtag jest potrzebny przy okazji promocji? Tak, nie zapominajcie o tym, że cała ta nasza seria nazywa się tak jak tytuł książki, która niebawem będzie dostępna, czyli Przestań wreszcie sprzedawać. Tak się nazywa nasz cykl, tak się nazywa nasz hashtag, więc jeżeli będziecie jakkolwiek szukać naszych materiałów i wpiszecie ten hashtag z polskimi znakami, będziecie mogli znaleźć te wszystkie materiały, w ramach których poruszamy tematy stricte związane ze sprzedażą. A żeby wkręcić Was jeszcze bardziej w tę książkę, to kolorystyka, którą właśnie prezentujemy podczas tych naszych odcinków. Oczywiście o ile to oglądacie, a nie słuchacie, nawiązuje również do kolorystyki książki Roberta. Poza kropkami na mojej ścianie. Tak jest, to jest efekt działalności, poniekąd też być może wydawniczej. Kto wie, tego nie powiemy. Wszystkiego dobrego, żegnamy się dzisiaj z Wami. Chciałem powiedzieć wieczorem, bo wieczorem to nagrywamy, ale nie wiem, kiedy to oglądacie, więc wszystkiego dobrego i do zobaczenia przy okazji kolejnego odcinka. Pa! Do zobaczenia. Cześć, cześć.